Z nieukrywaną niecierpliwością oczekiwałem, kiedy na moim stole pojawi się Samsung Galaxy S6. Dzisiaj dzięki mojej uprzejmości, czyli musiałem iść do sklepu i kupić, pojawia się Samsung Galaxy S6. Mam nadzieję, że niebawem się pojawi również S6 Edge, tak więc zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli będziecie zainteresowani moją opinią na temat tego urządzenia. Na początek może tradycyjnym rzutem oka zajrzyjmy, co jest w pudełku. Oczywiście sam telefon, nie zabrakło dokumentacji. Od producenta otrzymujemy zestaw słuchawkowy. Jest to zestaw, dzięki któremu będziemy mogli słuchać muzyki oraz prowadzić rozmowy przez komunikatory oraz rozmowy telefoniczne. Otrzymujemy ładowarkę, która umożliwia nam szybkie ładowanie. Przy pomocy tej ładowarki będziemy mogli naładować w pełni baterię telefonu w 1,5 godziny. No, wypada to różnie, raz 1,5, raz 2, w zależności od tego, jak bardzo ta bateria była doprowadzona do kompletnego rozładowania. Znajdziemy też narzędzie potocznie zwane wypychaczem, które będzie nam służyło do wypychania tacki, do której będziemy wkładali kartę SIM. Karta SIM w rozmiarze nano. Nie zabrakło również przewodu USB, dzięki któremu będziemy telefon ładowali oraz synchronizowali z komputerem. Na pierwszy rzut oka urządzenie jest po prostu piękne. No, nie można tutaj mu nic zarzucić. Nie mam absolutnie co do designu najmniejszych zastrzeżeń. Mnie to urządzenie się naprawdę bardzo podoba. Mamy kilka wersji kolorystycznych. Ja akurat mam do dyspozycji wersję ciemną, czarną i nad tą wersją się skupimy. Obudowa wykonana jest już w pełni z materiałów najwyższego sortu, najwyższych lotów. Zawsze był duży płacz, że się pojawia Samsung plastikowy. Teraz już tutaj płakać na ten temat nie możemy. Mamy aluminiową ramkę i szklane wykończenie. Zarówno z przodu wyświetlacz, jak i tylna część urządzenia jest chronione szkłem rysoodpornym Gorilla Glass w wersji 4. Na krawędziach telefonu trochę nam się pozmieniało. Na stronie prawej znajdziemy przycisk, który będziemy wybudzać lub usypiać telefon. Obok niego jest szufladka. Niestety tylko i wyłącznie jedna szufladka. I teraz moje pytanie brzmi: Samsungu, dlaczego mi to zrobiłeś? Przejdę za chwilę do braku możliwości zainstalowania rozszerzenia pamięci wewnętrznej. To jest dla mnie dramatyczny krok w tył. Zawsze zaletą Androida było właśnie to, że mamy do dyspozycji pamięć, a teraz tej pamięci już dołożyć, rozszerzyć nie możemy. Na stronie drugiej zostały umiejscowione dwa przyciski, które będą nam sterowały głośnością urządzenia. Od spodu mamy gniazdo zestawu słuchawkowego, mamy gniazdo USB, mamy mały otworek na mikrofonik i 2, 4, 6, 8, 10 otworków, za którymi znajduje się głośnik, który gra znakomicie, czysto, głośno. Niestety umiejscowienie głośnika na spodzie, no nie jest to umiejscowienie najlepsze. Zdecydowanie lepiej wygląda i działa głośnik umiejscowiony na froncie urządzenia, ale widać, jeszcze w przypadku Samsunga musimy poczekać na to rozwiązanie. Na górnej krawędzi urządzenia znajduje się dioda podczerwieni, dzięki której będziemy mogli sterować urządzeniami elektroniki użytkowej w domu oraz otworek, który będzie nam zbierał szumy z otoczenia. Na tyle urządzenia nie znajdziemy już klapki, którą możemy otworzyć i ewentualnie wymienić baterię. Tutaj ten tył już jest na stałe zainstalowany. Jest bateria wbudowana, niewymienna. Znajdujemy aparat główny o rozdzielczości 16 megapikseli oraz czujniki, które będą nam odpowiadały za mierzenie tętna. Razem z tym czujnikiem również jest zespolona dioda LED, która będzie pełniła funkcję podświetlania w momencie robienia zdjęć przy słabym oświetleniu. Jeżeli chodzi o stronę tylną, również delikatnie musiałbym się tutaj przyczepić do tego, że aparat jest aparatem wystającym. Tego nie mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje. Konkurencja w przypadku iPhone'a również jest zdecydowana na ten krąg, ale na przykład patrząc na Sony znajdziemy aparat o równie wysokiej, jak nie wyższej rozdzielczości, który z obudowy nam nie wystaje. Mnie się rozwiązanie to nie podoba i uznaję je jako minus tego urządzenia, czyli właśnie ten wystający aparat. Ale jest to tylko kwestia techniczna, którą możemy zniwelować
za pośrednictwem na przykład dodatkowej obudowy i wtedy tego problemu się pozbędziemy. Na stronie frontowej na górze znajdziemy aparat 5-megapikselowy, aparat frontowy. O aparatach oczywiście jeszcze powiem w dalszej części tej prezentacji. Znajdziemy głośnik oraz diodę, która będzie nam sygnalizowała różnorakie stany telefonu. Na dole znajdujemy tradycyjny hardware'owy przycisk, za którym umiejscowiony jest skaner linii papilarnych. Skaner już jest poprawiony, działa bardzo przyzwoicie. Nie jest to skaner taki jak w poprzednim modelu, gdzie musieliśmy przesuwać palcem nad tym właśnie przyciskiem. Tutaj wystarczy, że palec przyłożymy, czyli działa to bardzo podobnie, jak nie identycznie jak w iPhone'ie od firmy Apple. Po obydwóch stronach przycisku fizycznego znajdujemy przyciski dotykowe, które są odpowiedzialne za przycisk powrotu oraz za przycisk, który będzie nam służył do przełączania się pomiędzy uruchomionymi aplikacjami. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się piękny wyświetlacz 5,1 cala. Jest to naprawdę znakomity wyświetlacz, Super AMOLED, jak to bywa w przypadku Samsunga. Soczyste, wyraziste kolory, genialna wręcz ostrość, rozdzielczość Quad HD, czyli 2560x1440, gęstość pikseli 577 na cal. To jest naprawdę nieprawdopodobny wynik. Ja generalnie wolałbym, żeby ten wyświetlacz był o mniejszej rozdzielczości, ponieważ do tego telefonu nie widziałem dodatkowych okularów, które pełniłyby okularów wirtualnej rzeczywistości, a tak naprawdę gołym okiem już nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy ten egzemplarz ma wyświetlacz Quad HD, czy byłby Full HD. Ze względu na zastosowanie wyświetlacza o niższej rozdzielczości na pewno żywotność baterii byłaby znacznie lepsza. Skoro jesteśmy już przy baterii, warto wspomnieć, że bateria ma pojemność 2550 mAh i jest po prostu słaba. Przy tym wyświetlaczu, przy tej ilości pikseli, przy potężnym procesorze, niestety bateria ta nie jest w stanie, przynajmniej na moje potrzeby, wytrzymać jednego dnia. Ratuje nas trochę szybkie ładowanie. Przypominam, szybkie ładowanie realizowane tylko przez specjalną ładowarkę Samsungową lub zgodną z tym standardem. Ładowarka posiada dwa napięcia 5 i 9 V. Możemy również używać wbudowanego modułu bezprzewodowego ładowania i w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś w biurze, w domu, wyposażyć się w takie ładowarki i ten telefon w wolnej chwili podładowywać. Niestety ładowanie ładowarką indukcyjną będzie się odbywało w standardowym, wydłużonym okresie. Nie będziemy mieli tutaj tego dodatkowego, szybkiego ładowania. Jest to dość poważna wada dla osób, które często podróżują i chcą mieć swobodę używania tego telefonu, a tutaj jednak gdzieś zawsze w okolicy musimy mieć dostępne gniazdko, tudzież ładowarkę indukcyjną. Może teraz kilka słów o tym, co w urządzeniu, czego nie widzimy na zewnątrz, ale na pewno jest to wbudowane. Mamy potężny procesor Samsunga, jest to Exynos 7420, 8-rdzeniowy, 4 rdzenie po 1,5 giga i 4 rdzenie po 2,1 giga. Jest to procesor 64-bitowy, mamy również Androida 5.02, również 64-bitowego. Mamy wbudowaną pamięć bardzo szybką DDR4 o pojemności 3 giga. Szkoda, że przy zastosowaniu tej architektury procesora i systemu 64-bitowego producent nie dołożył nam tu takiego jednego bonusiku, na przykład w postaci 4 giga RAM. Myślę, że różnica cenowa byłaby niewielka, a znacząco by nam to ten telefon rozszerzyło. Kolejną ciekawostką jest pamięć. Nie mamy już wersji 16-gigowej, minimalna to jest 32. Mamy również wersję 64 i 128. Moja wersja, która ma 32 giga, po wyjęciu z pudełka wolnego miejsca ma 2,3 giga. To nie jest zbyt dużo, szczególnie, że tak jak Wam mówiłem na wstępie, nie wiem czemu pozbyto się
możliwości rozszerzenia karty SD. Na pewno zaraz się pojawi cała chmara osób, które postanowią mnie zhejtować za to, że mi się to nie podoba, ale ja jestem konsekwentny i to rozwiązanie naprawdę, naprawdę mi się nie podoba. Ja wiem, że teraz mamy dostępne usługi chmurowe, ale zachęcam Was do oglądania filmów właśnie z usługi chmurowej. Zachęcam Was do korzystania z usług chmurowych w roamingu zagranicznym. Wtedy uświadomicie sobie, że jednak karta SD jest to pięknym rozwiązaniem, łatwym w przenoszeniu pomiędzy urządzeniami, łatwo przesiadać się z jednego urządzenia na drugie przy właśnie pomocy karty SD. Często zdarza się tak, że również jeździć do jakiegoś innego kraju. Ja ostatnio byłem za granicą naszą wschodnią i tam się okazuje, że dostępna maksymalna prędkość internetu jest to Edge i wtedy również zachęcam Was bardzo serdecznie do korzystania z usług chmurowych, jeżeli oczywiście macie odpowiednie środki uspokajające, żeby to przeżyć. Poważny błąd, naprawdę jeszcze raz powtórzę, może się powtarzam, ale poważny błąd z brakiem karty SD. Wbudowany mamy moduł NFC, mamy ładowanie bezprzewodowe, mamy dostępny moduł Wi-Fi zarówno na 2,4 jak i na 5 GHz, mamy wbudowany GPS, mamy wbudowany GLONASS, czyli rosyjski odpowiednik GPS-a i mamy również już wbudowaną obsługę Beidou, czyli chińskiego odpowiednika GPS-a. Nie wiem, w jakim on jest teraz stanie zaawansowania. Do 2012 miał być uruchomiony moduł na Azję, do 2020 miał na cały świat. Aktualnie nie mam jak tego sprawdzić, co już jest dostępne. Przechodzimy teraz do aparatu fotograficznego i tutaj, tak jak Wam mówiłem, aparat jest wystający, ale rekompensatą tego jest to, że jest to aparat naprawdę, naprawdę wysokiej klasy. Również nie mogę tutaj złego słowa na niego powiedzieć. Na razie skupmy się na aparacie głównym. Aparat główny 16 megapikseli, co najważniejsze, w 16 megapikselach również mamy proporcje 16:9, czyli nie tak jak zazwyczaj się zdarza, że jest to już rozdzielczość mniejsza. Producent deklaruje, że jest to jasność obiektywu f1,9. Jest wbudowany optyczny stabilizator obrazu, który ma nam pomagać przy robieniu zdjęć przy słabych warunkach oświetleniowych. Aparat główny umożliwia nam nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę, Full HD w rozdzielczości 60 klatek na sekundę i w sekwencji wideo 720p z prędkością 120 klatek na sekundę. Aplikacja również poprawiona. Działa to naprawdę bardzo szybko. To jest istotne. Teraz pojawiła się funkcja, że dwukrotne przyciśnięcie klawisza Home pozwala na automatyczne, bardzo szybkie uruchomienie aparatu i faktycznie ten aparat jest zawsze gdzieś w pamięci dostępny i działa to dramatycznie szybko. Aplikacja została uproszczona, jeszcze bardziej jest ona dla mnie przejrzysta, zgrabna i powabna. Mamy dostępne tryby już preinstalowane, możemy sobie również tryby doinstalowywać, te, które są aktualne w sklepie i pewnie niebawem się pojawią. Również bardzo jasne i czytelne są ustawienia tego aparatu względem rozdzielczości i innych parametrów. Jest to dość czytelnie zrobione i działa naprawdę fantastycznie. Sama jakość zdjęć jest również na bardzo wysokim poziomie. Możemy wykonywać bardzo szybkie zdjęcia i potem z tych zdjęć korzystać, wybierać te najlepsze ujęcia. Jak widzicie, ja teraz zmienię tryb. I sami słyszycie i widzicie, jak szybko wykonałem 30 zdjęć. Bez najmniejszego problemu później już możemy sobie przejść i wybierać takie ujęcie, które będzie dla nas wygodne. Oczywiście ja teraz robiłem ujęcie statyczne, to nam tutaj niewiele mówi, ale przy ujęciach dynamicznych naprawdę fajny sposób możemy sobie to zrealizować. Teraz przejdę do aparatu przedniego. Jest to również aparat bardzo fajnie zorientowany i przede wszystkim jest to aparat o bardzo szerokim kącie widzenia, czyli to, co przy wykonywaniu zdjęć selfie najbardziej nas interesuje. Szeroki kąt widzenia. Rozdzielczość, tak jak mówiłem, to już jest 5 megapikseli, czyli bardzo zadowalająca. Możemy rejestrować filmy w rozdzielczości już 1440p. Aparat również jest bardzo czuły, bardzo fajnie działający. I to jest również bardzo duży plus tego urządzenia, właśnie to, że zastosowano ten
aparat przedni, szerokokątny. Zdecydowanie mi się to podoba i naprawdę teraz przy tej popularności zdjęć selfie myślę, że każdy producent właśnie powinien stawiać również na dobry i szerokokątny aparat przedni. Warto również wspomnieć, że efektem ubocznym tego, że już pozbyliśmy się definitywnie plastiku z urządzenia jest to, że obudowa będzie się troszeczkę nam palcowała. Jeżeli mamy jakąś fobię związaną z palcowaniem, polecam Wam wybranie obudowy białej, gdzie to ten efekt tych odcisków palców na obudowie będzie nam dużo mocniej zniwelowany właśnie przez kolor tej obudowy. Warto teraz przejść do oprogramowania. Również dobre posunięcie ze strony Samsunga. Telefon nie jest przeładowany nadmierną ilością softu. Wszystko możemy sobie doinstalować. Mamy już znaną z poprzednich modeli aplikację Galaxy Apps, gdzie znajdziemy wszystkie niezbędne aplikacje dla naszego telefonu. Dużo ofert bonusowych, tak więc zachęcam wszystkich nowych posiadaczy do tego, żeby zapoznać się właśnie z Galaxy Apps i pobrać sobie to, co na naszym telefonie jest niezbędne i przydatne. Fajną opcją Touch Visa, nowe opcje, jest to siatka ekranu. Możemy sobie zmienić rozdzielczość tej siatki ekranu. Może być 4x4, 4x5 i 5x5. Bardzo przydatna funkcja. Szkoda, że tak późno się pojawia w smartfonach, ale to nam teraz umożliwia zagęszczenie siatki ikon bez stosowania dodatkowych aplikacji. Również ciekawostką są motywy. Pojawiają się motywy. Możemy skorzystać z tych dwóch, jak gdyby preinstalowanych przez producenta, oraz pobrać dodatkowe motywy ze sklepu. Wrazem ze zmianą motywu również zmieniają nam się dźwięki systemu, tak więc to też warto sobie zauważyć, że jeżeli sobie dokonfigurujemy dźwięki, zmienimy motyw, to będzie to nam również te dźwięki zmieniało. Telefon jest wyposażony w moduł NFC, który umożliwia płatności. Samsungowy aktualnie to jeszcze nie funkcjonuje, ale już jak gdyby z wyprzedzeniem mamy techniczną możliwość realizowania tego typu opcji. Dostępny jest również ekran briefing, inaczej rzecz ujmując jest to flipboard, który jest jako dodatkowa karta w TouchWizie dostępna na głównym ekranie, jako dodatkowy pulpit. Na szczęście możemy sobie tą kartę wyłączyć. Co ciekawe, w telefonie mamy preinstalowane aplikacje social media, Instagram, Messenger, WhatsApp i Facebook oraz nie zabrakło w tym telefonie aplikacji od firmy Microsoft, czyli widać, że Samsung tutaj wszedł w jakiś alians z Microsoftem. Mamy OneDrive, OneNote i Skype'a już preinstalowanego na telefonie. Ja przeprowadzę teraz operację, czy da się to odinstalować. Nie, możemy tylko wyłączyć, odinstalować jako takiej aplikacji akurat nie możemy. Testowałem sobie to na Skype'ie. Fajną opcją i nadal obecną jest multi-window. Ekran 5,1 cala już nam umożliwia to, żebyśmy uruchomili sobie dwie aplikacje i też bez żadnego problemu w sposób natywny przy dłuższym przytrzymaniu przycisku przełączania aplikacji możemy sobie otworzyć właśnie dwie aplikacje na jednym ekranie, zmieniać proporcje tego ekranu. To już znamy z poprzednich modeli Samsunga i to nadal świetnie działa. Dostępny mamy program Smart Remote. Jako że mamy wbudowaną diodę podczerwieni, to za pośrednictwem tego oprogramowania będziemy mogli stosować jako pilota elektroniki użytkowej właśnie nasz telefon. Możemy sobie kilka urządzeń, kilka pokoi zdefiniować w tym oprogramowaniu i przy pomocy telefonu sterować telewizorem, magnetowidem, tunerem satelitarnym czy jakimkolwiek innym urządzeniem, które działa sterowanie za pośrednictwem podczerwieni. Również znana z poprzednich modeli aplikacja S-Health przeszła pewne przeobrażenie. Mamy bardziej płaski interfejs, bardziej zgrabny. Mnie się podobają te interfejsy. W ogóle teraz, można powiedzieć, zatoczyliśmy krąg pomiędzy tych kolorowych, trójwymiarowych interfejsów, wracamy do płaskich, jednak bardziej czytelnych i przejrzystych. Te same funkcje mniej więcej możemy sobie realizować. Mamy pomiar stresu, mamy pomiar tętna, możemy sobie notować, nie mamy oczywiście możliwości pomiaru ciśnienia oraz poziomu cukru, ale możemy sobie
to do naszej aplikacji zapisywać i prowadzić sobie taki dziennik. Również ciekawą funkcjonalnością jest aplikacja Smart Manager, gdzie jednym rzutem oka możemy sobie określić dostępną pamięć RAM, pamięć wewnętrzną i jak pracuje nam bateria. Możemy w dany element sobie wejść i zwrócić uwagę na szczegóły danego elementu, który nas akurat interesuje. Jeśli chodzi o żwawość systemu, no tutaj nie może być w zasadzie już żadnych problemów. TouchWiz działa idealnie. Po pierwsze, został on odchudzony. Po drugie, mamy potężne urządzenie. Naprawdę nie jeden laptop sprzed kilku lat myślę, że nie dorównałby mu mocą obliczeniową. Także naprawdę tutaj już mocy nam nie brakuje. Na pewno nigdy na lagi narzekał nie będzie. Ja uruchomiłem tradycyjnie AnTuTu Benchmark i w tym benchmarku otrzymałem nieprawdopodobny rezultat jak na dzisiejsze czasy. Jest to 62 435. Słuchajcie, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego telefonu. Zachęcam Was do komentowania, jeżeli oczywiście żeście się zapoznali z tym urządzeniem. Można przejść do MediaMarktu, do Saturna, do najbliższego sklepu, gdzie już te urządzenia są prezentowane, podotykać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Samsung zrobił naprawdę dobrą robotę. Jest to telefon wysokiej jakości. Pomimo zastosowanych materiałów cięższych od plastiku, sam telefon wagowo, jeśli chodzi o wyważenie w ręce, zupełnie tutaj jak gdyby nie przybrał na wadze. Działa to wszystko bardzo płynnie. Jedynym zastrzeżeniem, no w zasadzie dwoma zastrzeżeniami, a tak naprawdę jak już mi się uparł, to trzema, to głośnik na dole, jeżeli byłby przeniesiony na górę, na panel frontowy, byłoby na pewno dużo lepiej. Jeżeli aparat by nie był wystający. I trzecia rzecz to jest czytnik kart pamięci. Powiem szczerze, że tak naprawdę to już można by przymknąć oko na głośnik i na aparat, ale dla mnie brak karty SD jest to duży, naprawdę duży krok wstecz. Zachęcam Was do komentowania, czy dla Was też to jest istotne, czy to już dla Was nie ma najmniejszego znaczenia. To, co ja powiedziałem, brak karty pamięci, czy wystający aparat. Mimo wszystko zachęcam Was, jeżeli już będziecie kupować to naprawdę dobre urządzenie, to bierzcie wersję 64 lub 128 giga, bo po prostu w pewnym momencie może Wam zabraknąć pamięci, a w żaden sposób już jej rozszerzyć nie będziecie mogli.